Proszę Państwa, chór Grodkowia jako 25-latka ma się zupełnie dobrze, co widać. Za chwilę będzie jeszcze oczywiście słychać. Serdecznie zapraszamy również panią dyrygent, panią Małgorzatę Stoposa. Proszę Państwa, zanim przeszło te 25 lat, gdzieś kiedyś przed 25 laty musiał być ten początek. Jest mi niezmiernie miło powiedzieć, że autorem, ojcem tego początku jest obecny tutaj z nami pan Aleksander Kwiatkowski, którego bardzo gorąco i serdecznie tutaj witamy również. Jeżeli zaś chodzi o samą Grodkowie, jest to z pewnością jeden z najlepszych ambasadorów naszego miasta i tą swoją misję, tą swoją rolę pełni bardzo udanie, pełni bardzo często, występując przy okazji bardzo uroczystych, związanych z patriotycznymi wydarzeniami spraw. Bardzo często również czyni to za granicą. Przed chórem, dosłownie za tydzień, będzie bardzo ważny, atrakcyjny wyjazd do Łomuńca na Światowy Festiwal Chórów. Śpiewał tam już dwukrotnie zdobywał tam medale. Są to jedne z najlepszych miejsc, jakie zajmował właśnie. Chór znany jest z tego, że występował również na liczącym się w kraju Festiwalu Chórów w Legnicy. Wszystkie lokalne, jakie mogły się tutaj w okolicy odbywać, różnego rodzaju przeglądy, bardzo często też były obsadzane przez chór i to z reguły bez fałszywej skromności można powiedzieć, że zawsze wyjeżdżali starczą. Chór śpiewa ponad 100 utworów ma w swoim repertuarze. Śpiewa różnego rodzaju rzeczy, od ludowych po bardzo poważne, od różnego rodzaju żartów muzycznych, poprzez kolędy. Tych kolęd ma samych kolęd ponad kilkadziesiąt w swoim repertuarze i w okresie bożonarodzeniowym bardzo zapraszamy, żeby tego wtedy słuchać. Dzisiaj przedstawi 5 utworów. Będzie to taki jakby przekrój. Zaczną od Krakowiaka, potem będzie Za Niemen, Kocham Cię Polsko, Budę Wieczór i na koniec żart muzyczny Cza Cza Cza. Proszę bardzo. Za Niemen, za
złoty, światło kuźnicy i znicza oświecenia. Za miasta stare, przepysznej urody, co kryją skarby, który czas nie zmienia. Kocham Cię, Polsko, za doliny, góry, górę, kominy, miasta Twe wysokie, jasne obłoki i przelotne chmury, co czasem wchodzą w szyby naszych okien. Kocham Cię, Polsko, za przyszłość Twą jasną, drogę szczęśliwą, aż przez pokolenia, za zdrową młodzież, co czci ziemię własną, za to, co trwałe i to, co się zmienia. Oh.
kto znał, czy tam jest cza-cza-cza. Ktoś woli tańczyć walczyka rok. Ktoś tańcu woli wolniejszy mieć krok. Ktoś inny wolałby zatańczyć tango albo czaj. Ktoś drugi w życiu by na takie nie chciał chodzić faj. Bo ponad wszystko najlepsza jest cza-cza. Najlepszy taniec cza-cza-cza. Ktoś inny wolałby zatańczyć tango albo czaj. Ktoś drugi w życiu by na taki nie chciał chodzić fajf. Bo ponad wszystko najlepsza jest cza-cza. Najlepszy taniec cza-cza-cza. Pani dyrygent, szanowni państwo, szanowni państwo zebrani, chór przed chwilą śpiewał takie słowa, ile dokładnie zapamiętałem: kocham cię Polsko. Natomiast ja chciałem powiedzieć, myślę, że będę wyrazicielem nas wszystkich, że my kochamy chór Grodkowie. Myślę, że kochamy was za to, że 25 lat temu spotkaliście się i postanowiliście stworzyć ten chór. Kochamy was za to, że wytrwaliście przez te 25 lat, że ćwiczyliście. Wiele osób przechodziło, ile pamiętam, przez ten chór i dalej go w jakiś sposób wspiera. Kochamy was, że przez te 25 lat, tak jak powiedział pan Janusz Rzepkowski, byliście wspaniałym ambasadorem Grodkowa, tego miasta. Kochamy was za to, że przez 25 lat koncertowaliście i zawsze utrzymywaliście wysoki poziom. Jeszcze raz dziękujemy, gratulujemy i życzymy kolejnych wspaniałych 25 lat śpiewania. Muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy. Wilhelm Richard Wagner. Szanowni jubilacie, szanowni chórzyści, z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia chóru mieszanego Grodkowia, z Grodkowa, składamy najszczersze słowa uznania wszystkim członkom chóru, którzy swoim śpiewem wzbogacają nasze codzienne życie. Dziękujemy za długoletnie i głębokie zaangażowanie w pielęgnowaniu starych tradycji śpiewaczych oraz serce i trud włożony w kształtowanie piękna duszy wielu pokoleń. Życzymy wam wszystkim dalszych licznych sukcesów, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym, dużo zdrowia, wiele codziennej, prawdziwej radości, a także sił i wytrwałości na dalsze lata. To wam życzą członkowie chóru Hasło przy Miejscowym Kole Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego Bogumiłowie Strzeczoniu w Republice Czeskiej. Z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia chóru Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej składa wam najlepsze życzenia. Wszystkim chórzystom, pani dyrygent Małgorzacie Stokosie i panu Antoniemu Wójcickiemu, dobremu duchowi tego zespołu.
Jesteście wspaniałą promocją naszego miasta i jego wizytówką. Wasze sukcesy są chlubą naszego miasta i za to wam dziękujemy. Równocześnie życzymy wam dalszych sukcesów, osobistego szczęścia, pomyślności, zdrowia, żebyście mogli jak najdłużej koncertować, następnych jubileuszy. Pan burmistrz życzył wam 25 lat, a ja powiem tak. Chór Hasło, który tutaj towarzyszył nam, obchodził niedawno 85-lecie. Ja myślę, że chór Grodkowia nie będzie gorszy. Wszystkiego najlepszego. Szanowna pani dyrygent, szanowni państwo, w imieniu społeczności szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Grodkowie oraz swoim własnym składam państwu gratulacje z okazji tak pięknego jubiluszu. Życzę państwu samych sukcesów. Jednocześnie chciałam serdecznie, gorąco podziękować za to, że byliście państwo z nami w dniu naszego jubiluszu. Wszystkiego dobrego, szanowni państwo. Jeszcze raz dziękuję. Szanowni państwo, to ogromny zaszczyt móc uczestniczyć w takiej uroczystości, w takim jubileuszu. Pozwólcie, że w imieniu starosty powiatu pruskiego, w imieniu własnym, złożę państwu słowa uznania i podziękowania za to, co czynicie. Życząc przy tej okazji dużo zdrowia, wytrwałości, spełnienia wszystkich planów, marzeń, samych sukcesów, i tego, żebyście nadal swoim śpiewem czynili to, co do tej pory czyniliście, abyście nadal uwrażliwiali, upiększali nas, to wszystko, co nas otacza i tych wszystkich, których spotykacie na swojej drodze. Serdecznie dziękuję. Której zawsze i wszędzie warto śpiewać. Dzięki właśnie temu też my istniejemy. Ta nasza pasja po prostu ma swój sens, że tak powiem, ma tych swoich odbiorców zawsze wiernych. Dziękujemy państwu za to bardzo, bardzo serdecznie. I wspierajcie nas nadal, bo to jest nam również bardzo potrzebne. A chcielibyśmy państwu podziękować modlitwą kapłana. My dzieci Twe, my wierny lud.
Gdy mi przeszył nieszczęścia grot i głębi grzech, błagam Panie za biedną ziemię. Spojrzyj na nią i na dłoń już ucha. Miłości Twej znak i nieszczęść Twej.